No i witam się z Wami serdecznie wtorkowo. U nas odwilż, jak widać, już jest, to tak różnie pokazują, na jednym jest 0, na drugim termometrze jest 1, plus 1, także no w każdym razie kapie wszędzie, no i mamy odwilż. Także tyle tej zimy mieliśmy, troszkę było fajnie, no ale już się kończy. W każdym razie czytałam, że nawet ma być koło czwartku chyba w niektórych regionach 9 stopni na plusie. U nas gdzieś chyba koło 4 ma być. Także no zobaczymy, jak to będzie. A jak będzie na święta, to się okaże, nie? No, na to już nie mamy wpływu, jaka będzie pogoda. W każdym razie tak dzisiaj u nas za oknem wygląda. A ja wykorzystałam ten fakt, że jest na plusie i umyłam balkon, bo jak się okazało, tutaj taką niebieską widzicie, no bo Wiki sprayem potrzebowała deskę pomalować, no i nie zabezpieczyła balkonu. Mam nadzieję, że to z czasem zejdzie. No, no to jest jeden z jej projektów, który musi zrobić, jedna z prac. No, a umyłam balkon dlatego, że wiadomo, kropka w nocy zwłaszcza, nagle wyskakuje z łóżka, ona musi na balkon, to nikt z nią nie poleci na dwór, jak się mieszka w bloku, bo co innego w domku, no to jeszcze można otworzyć drzwi i iść sobie na dwór, no, a w bloku to nie, bo też bym jej nie wypuściła tak, żeby sobie poszła, pobiegała i przeszła, tylko bym musiała z nią na smycz i tak dalej. No to się otwiera jej balkon, no i na ten balkon czasami zrobi siku, no nie czasami, a prawie co noc. No, co się będziemy czarować. Dobrze, że mieszkam nisko i nikomu nie zalewam, jak myję ten balkon, także mogę sobie na to pozwolić jeszcze. W każdym razie trzeba często myć, a jak był przymrozek, no to trudno, żeby myć balkon i mieć tutaj ślizgawice, nie? No. A inna sprawa, tutaj, tu akurat to nie kropki sprawka, tylko mąż tam papierosy pali i mu popiół spada, a potem często wdepnie w to i wnosi mi to na dywan. A w ogóle jeszcze jak jest tak właśnie wilgotno jak teraz, śnieg czy deszcz, no to tam też jest mokro, no to mu się taka papka robi na tych laćkach, no i wiecie, możecie sobie wyobrazić, nie? Także ja to codziennie zlewam, jak nie mam mrozu, żeby po prostu mi tego popiołu nie wnosił do domu. No a tu widzicie przy okazji to, co wczoraj robiłam. Tu mam te karpie i oczywiście w tym worku są te odpady, które będę musiała wynieść na śmieci, ale dam je na balkon, bo na balkonie zimno, a w mieszkaniu by mi zaśmierdły. No i wyobraźcie sobie, że tych odpadów jest ponad 2 kg 300. No, to już byłby dobry karpik, nie? No, a tutaj mam te tak blisko, żebym nie musiała po całym balkonie deptać, jak to muszę tam poprzekładać te szynki co do wędzenia. No i tak, taka to pogoda u nas, tak sobie. A powiem Wam, może odwrócę, mam nadzieję, że mnie tutaj będzie widać. No mam taką nadzieję, że mnie widać. Teraz może będzie bardziej słychać te szumy z dworu. No w każdym razie ja dzisiaj mało spałam, bo poszłam spać po 3, bo tak mi się filmik zrobił. No i Wiki mnie po 7 krótko budziła, także ja byłam, wiecie, no. Ale jak pojechała na uczelnię, to ja stwierdziłam, wypiłam parę byków kawy i stwierdziłam, że nie ma co się męczyć. 4 godziny spania trochę za mało na mój organizm już teraz, bo potem ja to odczuwam w ciągu dnia. Są różne ciśnienia, raz wysokie, raz niskie, coś mielgniecie, wiecie, lepiej nie ryzykować. Co jednak, jakbym musiała wstawać do pracy i musiałabym iść, no to jest inna sprawa. Ale tak wzięłam i wskoczyłam do łóżka jeszcze na godzinkę. No i wstałam, to było po 9. No jeszcze jak wstawałam, to nie czułam się taka, wiecie, wyspana. Ale jak już zjadłam śniadanie, tą kawę najpierw dopiłam, śniadanie zjadłam, obejrzałam kilka vlogów. Kilka vlogów no, obejrzałam się teraz zamotałam. No to już doszłam do siebie, śniadanie już mam zjedzone, także teraz się biorę za jakąś pracę.
Chyba dzisiaj do sklepu żadnego nie będę szła, chociaż nigdy nie wiadomo, ze mną to tak jest różnie, ale tak sobie pomyślałam, że na razie może skupię się na pracy w domu, a to co mam kupić, to jeszcze zdążę kupić. No chociaż dobrze by było kupić sobie ser, bo wczoraj miałam kupić, a za mało wzięłam tylko tak na spróbowanie w jednym miejscu. No i nie wzięłam więcej, mogłam wziąć więcej tego sera białego, bo będę potrzebowała do tych ruskich pierogów, bo tak sobie pomyślałam, że i tak dzisiaj albo jutro, dzisiaj to już może nie, ale jutro to bym chciała robić te pierogi ruskie, te z kapustą i grzybami, uszka, no to dobrze to mieć już w domu, nie? No dzisiaj to pewnie sobie kapustę postawię już, niech mi się gotuje, grzyby sobie zamoczę, tak żeby to już było farsz, żeby na jutro był już gotowy, nie? No jutro się tylko zrobi ciasto i potem będę lepić. Ja tego tak nie lubię, no ale jakoś to będzie. No zobaczę, czy dzisiaj będę ciasteczka robić, czy później, zobaczymy. No mam trochę roboty takie, wiecie, w domu zawsze jest co robić. Zobaczę, od czego zacznę, nie? No dobra, to by było na razie tyle. No za chwilę będą kalendarze jeszcze też i kartka z kalendarza. Także wy na razie będziecie mieli coś tam na tym kanale, a potem to prawdopodobnie dopiero wieczorem przy herbatce. No chyba, że coś tam będę już kombinować z ciasteczkami, no to wiadomo, że wtedy się pokażę z ciasteczkami. Wczoraj byłam tak zmęczona, że nawet za dużo nie gadałam wieczorem, zresztą i dobrze, bo byłoby za długo. A powiem wam, że za tego karpia wzięłam się tak, jakby to powiedzieć, jak się robi coś i nagrywa, to człowiekowi się troszeczkę zamykają niektóre komórki, bo ja zazwyczaj najpierw zaczynam od ucięcia głowy i potem rozcinam brzuch i tamte wnętrzności wyciągam, a wczoraj to tak wzięłam się od innej strony za to, za tego pierwszego karpia oczywiście, bo potem następne to mi to coraz to lepiej szło i mogłam sobie w sumie nagrywać dopiero ostatniego, jak robię, bo to już mi całkiem dobrze szło. No i nawet mi się wczoraj jakoś tak nie dłużyło, to wydaje mi się, że szybciej zrobiłam niż w poprzednich latach, ale chyba wtedy miałam jeszcze o dwie ryby więcej. No, także wiecie, ja, to się robi raz na rogi, bo ja karpia, w ogóle się kupuje karpia u nas, przynajmniej my, raz w roku, nie? Żywą rybę, a się żywą, już nie żywą, no ale całą, w całości, niewypatroszoną i tak dalej, no więc jeszcze w tych rękawiczkach, potem je zdjęłam te rękawiczki, bo były mi za ciasne, ściągałem mi tak rękę, że mi tam krew nie dochodziła, jak chciałam zginać, nie, trzymać ten nóż, tego noża nie umiałam trzymać, wyślizgiwał mi się, w sumie wzięłam, ściągnęłam te rękawiczki i następne karpie już obrabiałam bez rękawiczek, tym bardziej, że ja już nie jestem na tym etapie, żeby mnie coś tak obrzydzało, ja już to mogę wszystko dotykać, także potem to poszło szybko. No, ale już byłam na tyle zmęczona wieczorem, że już potem zapomniałam cokolwiek, co chciałam mówić. Nawet wyleciało mi z głowy, że 13 jest, że jest rocznica stanu wojennego. No, ale już w sumie to, co już miałam do powiedzenia na ten temat, wspomnień i tak dalej, to ja już wam mówiłam w poprzednich latach, więc w sumie nie ma sensu się powtarzać, nie? No, i to tak. No dzisiaj zobaczymy, co tam będziemy poruszać, jaki temat, bo tam mam troszkę zaległych, takich przyjemnych, nie ma się co obawiać, no także zobaczę, czy znowu nie zapomnę o nich, nie? No. Dobra, to teraz na razie kończę, za chwilę będziecie mieli otwieranie kalendarzy, potem kartkę z kalendarza albo na odwrót, nie wiem jak to dzisiaj zrobię, no a potem się zabieram za robotę. To by było na razie tyle, pokażę wam jeszcze ten nasz widok, niezbyt fajny tym razem, no ale taka pogoda jest, nie jest zawsze pięknie, no i na to wpływu, jak mówiłam wcześniej, nie mamy, nie? No. No i otwieramy kalendarze. Przepraszam. Chciałam wam pokazać, że już przyszła pierwsza kartka świąteczna. Dziękuję bardzo. No, bardzo mnie dzisiaj ucieszyła. Taka inna jest, ale taka fajna.
Bardzo mi się podoba. No, oczywiście w środku są życzenia, ale to jest dla nas. No, dobra, to teraz zaczynamy od kalendarzy. Jak zwykle zaczniemy od herbatki. Jakoś tak mi się dobrze otwiera najpierw herbatkę. Dzisiaj numer 14 w kalendarzach. I tutaj mamy, teraz Wam przeczytam, jaki jest skład tej herbatki. Żurawina, malina, hibiskus, dzika róża, lukrecja i jabłko. Pycha. Ta była pycha. No, także tutaj mamy tą herbatę. Teraz, o tutaj już coraz to puściej jest w tym kalendarzu, wiecie. Już tak jak się bokiem patrzy, to tu wszędzie pustki są. Szukamy czternastki. Gdzie ta czternastka? Wczoraj chyba ją widziałam, nie? Już ją widzę. Tu mamy. No patrzcie. O, jest. Znowu taka budyniowa. No, mamy. Już teraz zostało tylko parę tych okienek w sumie. No mniej niż pół. Jak widzicie, dzisiaj sobie taki koczek mały zrobiłam. No, żeby mi było wygodniej w domu. Tutaj czternastkę, gdzie my tu mamy? Tu mamy czternastkę. Zaraz zobaczymy. Ja to tak zawsze dziwnie otwieram. Tak. I tu dzisiaj znowu są te krążki. Te krążki dla kropki. No i zobaczymy, gdzie tutaj jest czternastka. Gdzie jest 24. Jeszcze tutaj mamy jakieś ukryte. Co tu się ukryło? Tu jest 23. Co to? Nie ma czternastki? Chyba tu się ukryła. Tu się ukryła czternastka. Proszę bardzo. Tak, mamy. Już myślałam, że nie ma. I tu mamy taki domek. Tak. A tu będziemy czytać zaraz. Już zobaczyłam, jakie zadanie jest. Cytat, do cytatu wezmę okulary, bo tutaj mam takim maczkiem, bo to są wydrukowane. I to tak mamy. Czy wiesz, że łzy się śmieją, kiedy są za duże? I to powiedział Jan, ksiądz Jan Twardowski. A zadanie na dzisiaj: umyj i ozdób świątecznie okna. Jeśli ktoś jeszcze nie umył, to myślę, że teraz już pora, bo potem, a zwłaszcza, że idzie ocieplenie, to można umyć okna, nie? No i tam ozdobić, jak jeszcze tego nie zrobiliście oczywiście, bo pewnie już macie to za sobą. No, a jeśli chodzi o zadania wcześniejsze, to ja Wam tam mówiłam też, było takie zadanie o jakimś, co zapamiętaliście, jakieś pamiętne wigilie, czy coś takiego, co zapamiętaliście, nie? Ze świąt. No i Mareczek mi przypomniał właściwie. Parę dni temu w komentarzu tam on się bardzo rozpisał, bo Marek się zawsze bardzo rozpisuje. No, ale było takie zdarzenie właśnie, że Marek sobie zażyczył konia, który sam chodzi. To był taki konik do całego zestawu Barbie właśnie, no do zestawu, no tak to było pokazane, nie? I wtedy leciały reklamy z Cartoon Network, mieliśmy taką telewizję w kablówce, był Cartoon Network i tam były takie reklamy właśnie z tym konikiem, który sam chodzi. No to było tam, wiadomo, no był na taki rozmiar, że Ken i Barbie, to wszystko pasowało, nie?
No, oni potem dostali też taki samochód Barbie i domki Barbie mieli. Oni mieli wszystkie zabawki świata chyba. No. W każdym razie zamarzył mu się taki konik. Ale u nas jeszcze w sklepach tego nie było. Tych koników. To był konik na baterię, on tam sobie sam deptał, nie? No, Marek się zamarzył, a no miał może z 9 lat. No, a że wtedy jeszcze u nas tego nie było, dopiero za rok u nas w sklepach był ten konik. No wiadomo, w Cartoon Network to były z wyprzedzeniem te reklamy, no bo tam oni już to mieli, nie? No. No więc on się tym nie zrażał, że nie widział u nas w sklepach takiej zabawki, dlatego że przecież Święty Mikołaj czy tam Dzieciątko to wszystko może i dla niego nie ma granic. No więc się nie przejmując, napisał w liście do Dzieciątka, że chce dostać tego konika między innymi. No i dostał konia, tylko że na biegunach takiego fajnego. Tak się cieszyłam, jak kupiłam tego konia, bo to było takie moje marzenie z dzieciństwa też, żeby mieć takiego konika też w różnych bajkach. Tam zawsze było, że tam dzieci miały konika na biegunach przy kominku, tam śpiewali kolędy, się bawili i tak dalej, nie? No więc kupiłam mu tego konia na biegunach, a on jak przyszedł pod choinkę i tam było dużo prezentów, bo my zawsze robiliśmy tak, że było kilka różnych prezentów dla każdego, że to był taki wybór, tak wydawało się tak bogato, tak dużo, nie? No także miał więcej tych prezentów, między innymi tego konia na biegunach, ale nie było konika tego, który on sobie wymarzył, sobie zażyczył. No więc on był obrażony, bo mój Marek bardzo już taki szczery jest i od razu po nim widać. On w ogóle nie potrafi tam, żeby coś kłamać czy oszukiwać, żeby to ukryć, bo po nim zaraz widać. No i on był wkurzony, obrażony, bo on nie dostał tego konika, którego on chciał. No więc, a tego to on nie chce, tego na biegunach. Ale za chwilę pozbierał wszystkie swoje prezenty. Konika za tą uzdę ciągnął, bo ten konik, on był troszkę tylko większy od tego konia, bo Marek kiedyś to był taki szczuplutki, malutki, więc ciągnie tego konia, te swoje prezenty i idzie, wychodzi z pokoju, nie? A my się pytamy, a Wigilia, my się pytamy, a ty co robisz? Gdzie ty idziesz? Do pokoju. Do pokoju. Idzie. No. Potem tak go kochał tego konia, że nawet z nim spał, wtargał go do łóżka. Miał wtedy amerykankę taką szeroką, rozkładaną, to go wtargał tego konia z tymi do łóżka i spał z nim, ale musiał pokazać swoje niezadowolenie. A to powiedzenie zostało z nami do dziś. Do pokoju. Gdzie ty idziesz? Do pokoju. Jak jest na coś, wiecie, zły, obrażony, albo coś mu nie w sos jest, nie? No to było jedno z takich zdarzeń. Może was będę raczyła więcej takimi zdarzeniami. Nie wiem, czy już opowiadałam o tym, jak Wiki, jak Marek z Dorotą zrobili. No, tak, żeby Wiki wierzyła w to dzieciątko, że przyszło. Nie jestem pewna, czy ja to już opowiadałam. Bo ja to opowiadałam ostatnio, ale Kamilowi, ale teraz nie pamiętam, czy ja wam to opowiadałam. Może przejrzę potem i zobaczę. W każdym razie jedno z takich zdarzeń właśnie świątecznych wam opowiedziałam. Po tym... Czekaj kropeczko, zaraz zostaniesz. Po tym, jak właśnie to zadanie było, to potem troszeczkę żałowałam, że zadałam to pytanie, takie zadanie, dlatego że... Wiecie, ja miałam na myśli, że ludzie mają same dobre, jakieś takie albo śmieszne zdarzenia z Wigilii, a jednak trochę też jest i smutnych bardzo zdarzeń. Ludzie kojarzą sobie te smutne, bo te smutne dłużej pamiętamy, nie? Złe, smutne takie wspomnienia, jeśli chodzi o Wigilię. Przepraszam. Także troszkę potem żałowałam. No, ale tych dobrych też jest dużo dobrych, śmiesznych skojarzeń, nie? No.
to będę teraz, już teraz na tym zakończę te kalendarze i zadania kalendarzowe. Za chwilę kartka z kalendarza, no i ja się biorę za moją robotę, tak jak wcześniej powiedziałam. Już znowu w międzyczasie coś zrobiłam, żeby tak nie było, bo ktoś może pomyśleć, że ja tylko siedzę, nagrywam, potem sobie siedzę, pójdę do kuchni, usiądę i pogadam, nie? Bo jak czegoś nie pokazuję, to tego nie ma. No dużo rzeczy się robi poza kamerą, no bo to ja bym wam musiała pokazywać całą dobę, nie? Co się robi w ciągu dnia. Nawet na przyspieszeniu byłoby to trochę za długo. A poza tym trochę prywatności też trzeba mieć, nie? No. A te vlogi też nie powinny być za długie, bo jest więcej tych vlogmasów teraz do oglądania. No i każdy by chciał gdzieś tam coś pooglądać u innych osób też, nie? No. A teraz się i tak rozgadałam, więc już teraz kończę. No i kartka z kalendarza na 15 grudnia. I to jest środa, 349 dzień roku. Imieniny obchodzi Celina i Walerian oraz Antoni, Bachus, Drogosława, Eusebiusz, Ireneusz, Jan, Maksymilian, Maksymin, Maksymina, Maria, Maryn, Maryniusz, Mścigniew, Mścigniewa, Saturnin, Teodor, Weronika, Wiktor i Wolimir. Wszystkiego najlepszego wszystkim, którzy obchodzą swoje święta. A przysłowie to: co zima przychodzi, lato wynagrodzi. Co zima przychłodzi, lato wynagrodzi. Świt słońca o 6.55, wschód o 7.36, zachód o 15.26 i zmierzch 16.06. Nietypowe święta: dzień herbaty, dzień Zamenhofa, czyli dzień Esperanto, i święto służby metrologii wojskowej. Poczytamy sobie o herbacie może. Herbatka to chyba każdy lubi. Pierwsze święto herbaty odbyło się w Nowym Delhi w Indiach 15 grudnia 2005 roku. Dziś, pijąc swoją ulubioną herbatę, warto zastanowić się nad drogą, jaką przeszła, zanim trafiła na nasz stół. A z pewnością była długa i ciekawa. W ten sposób organizatorzy tego święta chcą zwrócić uwagę na branżę herbacianą. No, a to może sobie zobaczymy jeszcze. Są trzy święta, może nie ma dużo pisania tam. Esperanto to najbardziej rozpowszechniony na świecie międzynarodowy język pomocniczy. Jego twórcą jest polsko-żydowski lekarz Ludwik Zamenhof, aka doktor Esperanto. To właśnie pod tym pseudonimem opublikował w 1887 roku podstawy języka w książce Język międzynarodowy, przedmowa i podręcznik kompletny. Przyniosło mu to ogromną sławę, a 15 grudnia, w dzień jego urodzin, obchodzimy Światowy Dzień Esperanto. Esperanto, klucz do porozumienia. Jest jeszcze trochę więcej do czytania, ale myślę, że tyle nam wystarczy. I święto służby metrologii, nie meteorologii. Od precyzji pomiarów wojskowych metrologów zależy prawidłowa praca sprzętu i uzbrojenia. Pierwsze w naszym kraju wojskowe laboratorium zajmujące się metrologią powstało w 1961 roku w Zielonce koło Warszawy. Święto ustanowił minister obrony narodowej w 2013 roku. No, a teraz jeszcze będzie cytat dnia z tego kalendarza. I to jest cytat Alberta Ludwika Bollinga. Szczęśliwym jest ten, kto przy zachodzie słońca cieszy się wschodzącymi gwiazdami. I to wszystko w dzisiejszych wszystkich kalendarzach. Jak widzicie, już sobie poduszki świątecznie ustroiłam, poprzebierałam. Także już jest znowu jakiś nowy akcent świąteczny. Tam na tym świeczniku powiesiłam ostatnio takie bombki. Nie wiem, czy zauważyliście. Sama je robiłam. Jedna była dla nas, jedna była dla mojej mamy. No ale że mamy już nie ma, no to bombkę wzięłam z powrotem. A tam też zmieniłam ten woal taki. Przedtem był fioletowy, teraz już jest taki czerwony, świąteczny.
No, tak ponuro znowu na dworze jest, a ja się tutaj rozświetlam świecami. No i tak zaraz chyba pójdę do kuchni. To tam jakąś świecę ze sobą wezmę. No, to by było na razie. No i czas na ten piernik. Będę go teraz wyciągała. Mam nadzieję, że mi się go fajnie uda rozwałkować, upiec i tak dalej. Bo to wiadomo, że to zawsze jest jakaś niewiadoma, nie? Jak się coś robi. No, tu sobie przesypię mąką. Jestem ciekawa, jak się to da wyciągnąć. Może sobie spróbuję tym. Będzie ciężko. A już jest jakiś czas w domu, żeby po prostu, wiecie, nie był taki lodowaty, nie? Tu jest bardziej miękki, ale zobaczymy. Wcale nie jest lekko. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup yet for auld lang syne. For auld lang syne, my dear,
No i przyszłam na chwilę na herbatkę. Dzisiaj mam taką pyszną herbatkę. Ona bardzo fajnie pachnie. Tu jest malina i dużo różnych innych rzeczy, które Wam rano przeczytałam. Nawet bym mogła Wam teraz też powiedzieć, bo tu mam tą ściągę, ale to już przecież nie będę się powtarzać. W każdym razie ma piękny zapach i smak też. No, a ja przedtem zapomniałam o moim kalendarzu, tym słodyczowym, i nie otwaram okienka 14. Później sobie tu otwarłam i zajrzałam. No i tutaj w 14 jest ten cukiereczek z Bubusiem Puchatkiem. Chyba tak. Zaraz Wam pokażę. A niech to tu jest. O, tak jest. To będzie tak. No, taki cukiereczek, a herbaty od męża wczoraj nie pokazałam, była ta. I mąż powiedział, że to jest najlepsza z tych herbat, które miał. Wszystkie mu smakują, ale tą to się dosłownie zachwycał, tą herbatą. No, tu nie wiem, może z tyłu skład sobie przeczytacie. No, a z kolei ta, to była wczorajsza, a ta dzisiejsza. Teraz już opakowanie nie pachnie, ale przedtem to z kolei mnie to bardzo pachniało. Tak bardzo świątecznie. No. I tak, to kalendarze mamy za sobą, nie? Ech, powiem Wam, jak przychodzę o tej porze, to już potem często jest tak, że nie wiem, o czym do Was mówić, bo... No bo dzień już, wiecie, już jest, jak to mówią, chyli się ku upadkowi. No ale wiecie, o co chodzi. No, miało być fajnie. W każdym razie ku zachodowi chyba. Już jest dawno, 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 dawno po zachodzie. No, piernik mi się upiekł, teraz sobie stygnie, a jutro przełożę te warstwy piernika powidłami ciepłymi, zagrzeję sobie. I rozwałkuję sobie tą jeden marcepan na to, a na jedną warstwę prawdopodobnie też wysmaruję masłem orzechowym, tym z Lidla, te amerykańskie, jak są amerykańskie dni, coś takiego, to tam są. Zresztą ja Wam tu jutro będę prawdopodobnie pokazywana, jutro mam bardzo dużo zaplanowane. Myślałam dzisiaj te ciasteczka wyciskane zrobić i sobie myślałam, a mam mąkę i to mogę robić. Ale przypomniało mi się, że przecież do tych ciasteczek dobra jest mąka krupczatka, pół na pół z normalną, a ja tej krupczatki nie mam. I kiedyś robiłam bez krupczatki, tylko na normalnej mące i to mi się tak potwornie kleiło, to się źle robiło, także jednak ta krupczatka po coś tam w tym przepisie jest. Także będę rano leciała po krupczatkę, po ser biały, bo dzisiaj nie poszłam. Parę rzeczy. Dzisiaj sobie też namoczyłam już grzyby do pierogów. Także nie wiem, jutro wszystkiego nie zrobię. Rano polecę tylko tak po blisku tutaj do sklepów te najpotrzebniejsze rzeczy kupić. No i potem będę chciała ten piernik poprzekładać, zarobić ciasto na ciasteczka i może zarobię ciasto na pierogi. No. Musiałabym też kapustę ugotować, także troszkę tej roboty jutro będzie. No a na dzisiaj miałam jeszcze obiad, na jutro nie mam obiadu i będę jeszcze musiała też wymyślić jakiś obiad. No ale to będzie jutro, nad tym się będę zastanawiała jutro rano. Ważne jest, żebym się dzisiaj na czas poszła spać, nie tak jak wczoraj, a właściwie to dzisiaj, bo ten dzień miałam dzisiaj, nie powiem co. No, także... Jak się człowiek nie wyśpi, to ma dzień do duszy. Ja dzisiaj miałam naprawdę taki dzień, że nic mnie nie cieszyło i w ogóle jakąś taki zjazd jakby energetyczny miałam. W sumie tak jakbym się czymś smuciła, a na razie nie ma powodów do smucenia się jakiegoś wielkiego. Nic się nie dzieje złego, żeby się smucić, ale dzisiaj miałam taką chandrę, jak to mówią.
No, nie wiem, czy ktoś z was też dzisiaj miał takie gorsze samopoczucie. Ja dzisiaj tak miałam. To nie chodzi o to, że coś mi tam dolega, czy coś, po prostu tak czasami jest, nie? Jak się w jeden dzień za dużo tak robi coś, ekscytuje się człowiek czymś, to potem tak to jest. Tak to bywa, bo tak nie jest zawsze. No, ale mam nadzieję, że jutro będzie już lepszy dzień, taki weselszy, no i będę mogła działać. No, pachnie tu w całym mieszkaniu tym piernikiem. Przyszłam do was z tym zegarem, ale nie wiem, kiedy zaczęłam mówić. Nie popatrzałam na zegar, o której zaczęłam mówić. No i to taka robota jest. A chciałam nie mówić za długo, dlatego że wiecie, to już nie rozgaduję się, tylko wam jeszcze powiem jedną zaległą historię. Ale nie wiem, nie jestem pewna, czy ja już wam jej nie opowiadałam. Wiem, że miałam wam ją opowiedzieć, ale teraz nie jestem pewna. Najwyżej mi napiszecie, że to już było. No, w każdym razie związaną ze świętami, z Bożym, z samą Wigilią. To już było, jak Marek i Wiki, Marek i Dorota były już takie starsze, już nastolatki, a Wiki była mała, no miała 4-5 lat, 5 chyba wtedy miała. No i oni chcieli, żeby ona tak bardzo przeżywała te święta, że tak fajnie, no, że dzieciątko, po prostu, żeby ona wierzyła w to dzieciątko i tak dalej, nie? No i sobie wymyślili, bo my zawsze mamy na tym, na choince taki mały czerwony dzwoneczek, który autentycznie dzwoni, jak się go poruszy. No i w sumie to zawsze mieliśmy na choince jeden albo dwa takie dzwoneczki. Jeden był zawsze tak w przejściu, jak się na balkon wychodziło, bo przeważnie mieliśmy choinkę zawsze przy balkonie. No i to miało być tak, że jak dzieciątko przychodzi przez balkon, no to słychać, jak to dzwoni. No i Marek, jak Wiki spała, tam miała jakąś drzemkę czy coś, tak nie patrzała, zamontował taką cienką linkę, taką linkę, wiecie, jak to jest, żyłka taka, o, taką żyłkę niewidoczną, tak przy meblach to pociągnął, przymocował to do tego dzwoneczka, do choinki, no, i poprowadził to tak, że wystawało mu to pod drzwiami, w przedpokoju, nie, jak są drzwi do pokoju, to wystawało mu to tam, gdzieś miał to zahaczone, tak się umówił też jeszcze chyba z Dorotką też. No i u nas jest taka tradycja, że dzieci, jak już jesteśmy po Wigilii, jak już zjemy Wigilię i teraz się już wszystko zbiera ze stołu, no to my, mąż ze mną, idziemy do kuchni zmywać, sprzątać po kolacji, żeby potem można było iść pod choinkę, zobaczyć, co tam to dzieciątko przyniosło. No i my wtedy tylko, ta choinka to i tak jest zawsze zapalona, ale gasimy górne światło, zamykamy drzwi. Zamykaliśmy, bo teraz nie mamy drzwi. No a tam szyba w drzwiach była, nie? Ale wiecie, takie jak to w drzwiach są te szyby, że to nie jest całkiem przejrzyste, bo są jakieś wzorki, nie widać tak dokładnie, co tam się dzieje. Ale te choinkę, lampki, to było tak widać, że się świeci. No a dzieci w tym czasie szły z pieskiem na spacer, z Klarcią, bo wtedy mieliśmy Klarcię. No i wtedy już Wiki była na tyle duża, że mogła iść z nimi. Tak o tej porze, o takiej późnej porze w sumie, nie? No nie wiem, nie pamiętam, czy był wtedy śnieg, czy nie. W każdym razie oni szli na spacer, no i Dorota z Markiem już dobrze wiedzieli, po co się idzie na ten spacer, że trzeba trochę pochodzić z tym psem, no bo my nie dość, że trzeba było tu pozmywać w kuchni, to trzeba było wszystkie prezenty poukładać pod choinką. No, to na przykład mąż tam zmywał, czy tam do zmywarki wkładał, a to, co były większe gabaryty, to mył w rękach, a ja wyciągałam wszystkie prezenty i układałam je pod choinką. No i potem mu tam pomogłam dokończyć, nie? No. No i tak się zawsze wyrabiałam, musiałam się naprawdę uwijać i tak się zawsze wyrabiałam, że zdążyłam zamknąć te drzwi, być w kuchni, jak dzieci przyszły, nie? No. No i
my już były wszystko gotowe, no to oni się już porozbierali. No to czekamy teraz, czy to dzieciątko było, bo Wiki pyta się, czy było. Ja mówię, że nie wiem, bo nic nie było słychać. My w kuchni byliśmy, nie? No i wszyscy przy tych drzwiach przycupnęliśmy tak. No i nasłuchujemy, nie? I Wiki już takie oczy takie, bo dzieciątko pewnie przyjdzie teraz. Nie wiadomo, nie? Jak tu długo czekać pod tymi drzwiami. No i Marek tam wziął i pociągnął to, ale tak, żeby ona nie widziała oczywiście. I zaczął dzwoneczek dzwonić. Dzieciątko przyszło. No to szybko do pokoju. Wparowała do pokoju, patrzy, a pod choinką pełno prezentów. No i dalej tak wierzyła w to dzieciątko, nie? No a oni mieli zabawę, że ona po prostu udało ją się nabrać. No i żeby miała to dzieciństwo, bo niektórzy mówią, że trzeba mówić prawdę dzieciom, że tam rodzice podkładają. Wiecie, ja tak uważam, niech rodzice robią jak uważają, ale mnie się wydaje, że to dopóki dziecko w to wierzy, to taka jest zabawa, znaczy zabawa. To mają taką, no można powiedzieć, taką magiczność chwili, ale to nie o to chodzi, bo Boże Narodzenie to nie magia. Ale wiecie, o co chodzi. To takie jest fajne przeżywanie tego. Tak głębiej się to wszystko przeżywa. To dziecko tak, jak się patrzy na tą radość tego dziecka, że to dzieciątko przyszło i w ogóle, nie? No, a jak już potem jest starsze, w sumie to ja już byłam dorosła, a wierzyłam w dzieciątko, nie? Dorota z Markiem tak samo przecież już wiedzieli, jak jest, ale wierzyli w dzieciątko, bo to było tak fajnie, tak jedni przed drugimi graliśmy i była fajna zabawa. No. Pamiętam w jednym roku, jak mi zajrzeli do szafy, bo choinka stała przy takiej szafie, przy mablościance. No i jak się weszło za choinkę, można było otworzyć jedną połówkę i ja tam w pierwszy raz to tam prezenty poukładałam. No przez cały czas tam układałam prezenty, żeby miała blisko, ale w jednym roku oni mi tam znaleźli te prezenty. I też się coś tak wygadali, że coś tam, że się skapą, że mi tam znaleźli te prezenty, nie? No to już potem miałam problem, bo musiałam gdzie indziej chować, żeby mi ich nie znaleźli. A oni pewnie też znaleźli, bo ja tak cały czas szukałam prezentów. Jak tylko mamy i taty w domu nie było, to ja skakałam po tej mebleściance jak małpka, bo myśmy mieli taką dużą mebleściankę, kamę. Nie wiem, czy ktoś z was miał taką, tak się nazywała. Ten dół taki wysuwany, a góra była troszeczkę do tyłu, nie? No to ja przeważnie stawałam na tym dole tam, na tych pierwszych szafkach, no i otwierałam i szukałam, czy tam gdzieś nie ma jakiegoś prezentu. No i też tak kiedyś znalazłam lalkę z kolei dla mnie. No ale to wtedy też, żeby mamie było przyjemnie, to mówiłam, że no, że ja bym chciała taką lalkę, żeby była tak i tak ubrana. I niepotrzebnie mówiłam to, że jak ubrana, no bo opisałam dokładnie tą lalkę, którą widziałam. No i mama się skapła, że ja już ją znalazłam, nie? No i to już potem nie była taka zabawa. No. Także opowiastka była. Nie wiem, czy się już nie powtórzyłam, bo wiem, że teraz w ostatnich dniach opowiadałam to Kamilowi, a wam miałam opowiedzieć. I teraz nie pamiętam, czy wam to w końcu opowiedziałam, czy nie. No. Ale mi się wydaje, że to jest dobry pomysł dla maluchów, żeby im zrobić przyjemność. A tak swoją drogą, to dzisiaj dostałam fajną prywatną wiadomość, że ogląda mnie nowe pokolenie. Taki mały chłopczyk, którego pozdrawiam, bo nie wiem, jak masz na imię, który jest podobno moim fanem i lubi oglądać. Pewnie tylko tam słucha. No może teraz mnie ogląda z powodu moich tych opasek. Także serdecznie pozdrawiam wszystkich maluchów, które mnie oglądają. No i dziękuję wam dzisiaj za tą obecność, za to, że oglądaliście tego vloga. Mam nadzieję, że coś wam to dało, wiecie, jakąś przyjemność, jakąś nową wiedzę, chociaż nie wiem na jaki temat. A ten piernik piekłam godzinę w 180 stopniach. Tylko że przekładałam, bo wszystkie trzy blaty naraz piekłam, bo nie chciałam 3 godziny piekarnika męczyć, no to wszystkie trzy blaty dałam jednocześnie i się godzinę piekły, z tym, że
tak po pół godzinie to potem zaczęłam je przekładać, bo u góry było za blisko grzałki górnej, no i mogłoby się to przypalać. No. Także tyle na dzisiaj. Zapraszam Was na jutrzejszy vlog. Myślę, że jutro, o ile się moje plany sprawdzą, no to jutro się będzie pewnie działo. Zobaczymy. To dziękuję Wam i zapraszam Was na następny vlog. Dziękuję za wszystkie komentarze, że komentujecie, chociaż ostatnio mało odpowiadam, ale po prostu nie mam czasu. Ale wszystkie, które przeczytam, to serduszkuję. Jak któryś wymaga odpowiedzi, no to odpowiadam albo pod filmem, pod komentarzem, albo czasami tutaj Wam odpowiem, tak jak wczoraj, we wczorajszym vlogu odpowiedziałam. No, także tak się staram po prostu to dzielić sobie to, ten czas, no bo jest dużo, dużo roboty jednak, a trochę też czasu dla siebie bym też, jak każdy z nas potrzebuje, nie? No, także dziękuję Wam za oglądanie, no i zapraszam na jutrzejszy vlog. Bajo, bajo i pa, pa. Do jutra. Pa!